Laty, było to 9 września 2012 roku. Dziękowaliśmy na tym miejscu dobremu Bogu za dar chleba, za żniwa i pogodę. Dzisiaj znów gromadzimy się na dożynkach gminy w Gierałtowcu z wieńcami dożynkowymi i darami ofiarnymi, aby je przedstawić Panu w tej uroczystej mszy świętej dzięczynnej za zebrane plony. Dzisiejsza uroczystość w Gierałtowcu to nie tylko gminne dożynki, ale także nasze parafialne. A ponieważ dzisiaj jest święto Narodzenia Matki Bożej, dlatego formularz mszalny będzie ze święta Matki Krańców Gierałtowca, organizatorów i gospodarzy tegorocznych dożynek. Witam wszystkich zgromadzonych na tej mszy świętej, wszystkich moich parafian i wszystkich gości. Wszystkim życzę głębokich religijnych przeżyć i wiele radości w czasie tych dożynek. A teraz proszę ojca Krespina o przewodniczenie tej mszy świętej. Oto dzień, który daje nam Bóg. Jakże wyjątkowy dzień, bo przecież dzień naszego dziękczynienia za wszystko, co daje nam Bóg. Jednym z istotnych. Najbardziej istotnym punktem będzie msza święta niedzielna i świąteczna. I obyśmy byli z rodziną na mszy świętej. Ale potem to także przeżywanie tego dnia w domu, w rodzinie. Czyż nie tego trzeba się uczyć przy tym chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? Za to, co daje nam Bóg na co dzień. Chcielibyśmy dziś się modlić tak szczerze i zawsze, gdy tą modlitwę odmawiamy, myślmy słowo po słowie, co tam wypowiadamy. Szczególnie o to prośby i za chleb dziękujmy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i choćby za to pamiętał będę, by dzień święty należnie świętować. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Pana Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynieść do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża, przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław. Przyniesione tu dary, nowe wieńce, korony żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu nasz, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maria, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen.
naszą Matkę Ziemię, aby była urodzajna i wydawała zawsze obfite plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich rolników o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodzin. Niech omijają ich choroby i nieszczęścia, a serca napełnia radość i pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Podziękowanie na życie.